sprawdźmy, jak to działa. Nie wiem, czy to działa w ogóle, w każdym razie. Otwieramy wejście. Otwarte? Nie otwarte. No to strzelimy w beczkę. O kurczę, ale ma rozsiew. No rozrzut ma niezły. Nie wiem, co on zrobił. Strzela w tego gościa. Wiem, że tu... No, czyżby się udało? Tak. Gdzieś tam dechy jakieś poleciały. Dobra. Proszę bardzo. Myślałeś, że nie widzę, a tu jednak widzę. Dobra. Autozapis, to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. By się przydała chyba ta zwykła. Ale ja sobie... O kurde, jaki łeb. O kurcze, jaki prawie łeb. No nic. Ta już zaczyna się mocno grzać. Nie było wyjścia, musiałem tak to zrobić. No i to wymieniamy w takim razie. Jasne, bo nie mogłem zwrócić uwagi, czy jest naładowana, czy nie. Prawda? Dobra. Co za ombre? Jakiś taki nie bardzo... Niechcący umierać. A to jednak musiwszy. No, dobra panowie, wchodzimy tu. Nie wchodzimy. Wszystko potecznie nie otworzymy. Więc co? No tam trzeba wejść, kurczę, jaki ty jesteś człowieku. Mądry inaczej. Daj do. Kurczę, ale mi przypiekli. No, jasne. Masz. Coś złego zrobiłem, bo... Who's that guy?
jeszcze wleźć tam z powrotem, kurczę, ale jak? Wiem szczerze, te pistolety są całkiem fajne. Kurde, coś jest źle, wiecie co? Bo nie mogę stąd wyjść. Nie, chowamy się. Nie, po prostu wiecie co, ten odcinek jakoś mi się nie podoba. Coś... Za dużo action. Ej, panowie, otwórzcie, weźcie, otwórzcie, please. Dzięki. Fajne poroże. Muzyczka ucichła. Spokoik. No i auto zapis, czyli coś. Dzień dobry. Z moim komentarzem, po prostu rozsypka, totalna rozsypka, wiecie co, jestem w totalnej rozsypce, ponieważ akcja jest zbyt wartka, żebym jednocześnie mógł skupić się na grze i gadać. To straszne. Cześć chłopaki, fajne wąsy. Not bad, preacher. Not bad. Ty and the McClides were all bad hombres, but not as bad as you. Juarez told me that the farmer we killed in Hope was your brother. You know, once the McClides were done breaking all his fingers, I shot him in the guts, and I gotta say, he took a long time to die. Let's see how long you take. Pastorze, czy ty musisz wysłuchiwać po prostu wszelkich obelg? Nie możesz po prostu zacząć strzelać? Ejju, pastorze. Co z tobą? Kolejny kurde przeciwnik z paskiem życia nad głową. Trzeba go tak ścigać w kółeczko. Dużo gadasz. Ale już dostał w bańkę. Powiem szczerze, że to jest dosyć dziwny patent właśnie z tymi z przeciwnikami, którzy jak nigdy... Jak nigdy wcześniej nie było takich przeciwników, tak nagle ten ma pasek. Rozumiem, że Juarez mógł mieć pasek, ale chociaż to też jest przegięcie. Raczej negatywnie odnoszę się do paska. No, jest
zostało ci już niewiele. Gaduło. Zaraz moje rewolwery zrobią ci dziurki. Jesteś przewidywalny. To już było. No i co? Głupi byłeś. Głupi zdechłeś, no. To będzie jakaś zasadzka, na pewno. Znaleźliśmy Molly. Teraz będą same nóżki. Oh man. Nice trick, padre. You're pretty quick for a man of your age. I'm sure if you stick some dynamite won't pose a problem. O kurczę. Trzeba będzie strzelać do dynamitu. Chyba. Zestrzel dynamity, zanim wpadną do celi i wybuchną. Ciężko, ciężko. Molly zginęła, no kurczę, z tymi dziewczynami, no. Kiepsko strzelałem po prostu, jestem niedobrym strzelcem dynamitowym. Ale poprawię się. No. Here's some more. To było dobre. Nie wiem, ile tych dynamitów trzeba wytrzymać. Catch. Cio. Na pewno Molly nie ma już twarzy. O Boże. Here's some more. No. Zaraz, przecież kurde trafiłem, no przynajmniej raz gdzieś tak w okolicach. Tego lepiej nie strzelać, bo to jak przecież trafię w powietrzu. Jak trafię w powietrzu, to co się stanie? To rozbryźnie się ogniem po całej celi. Au, weź. Ha! Wzięli nas, podpalili. Damn it. Koniec epizodu, wiecie co? Na dzisiaj mam dość, po prostu za dużo emocji. A w tym było? No i padre dzielnie walczył, ale teraz wylądował w lochu z dziewczyną i okazuje się, że ten loch się pali teraz. Co się stanie, to zobaczymy w następnym odcinku, a na razie ja dzisiaj dziękuję wam za uwagę. Przepraszam za ten tandetny komentarz, który praktycznie nie istniał ze względu na akcję. Naprawdę, nie umiem jednocześnie grać i gadać, zwłaszcza jeżeli jest akcja taka jak dzisiaj. Jak jest gra trochę mniej wciągająca refleks, to wtedy mogę gadać. Na przykład Prince of Persia właśnie, dlatego mi się dobrze nagrywało, bo on ode mnie nie wymagał wiele, że tak powiem, refleksu, a mogłem trochę gadać lepiej. Nieważne. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam do następnych odcinków. Zobaczymy, co się stanie dalej w Call of Juarez. Czy Pastor przeżyje? Zobaczymy. Jego szanse maleją. Na razie, cześć.